Dzień dobry. Dorota Jakubowska, Grupa TROP. Luty jest w Grupie TROP miesiącem rozważań na temat dialogu. Wydaje nam się, że to jest bardzo aktualny temat na dzisiejsze czasy. Ten dialog rwie nam się dramatycznie miejscami, więc postanowiliśmy pozajmować się trochę tym, jak go można podtrzymywać. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym, jak go podtrzymywać w takich prostych, codziennych sytuacjach. Wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy jedna osoba mówi do drugiej: może dzisiaj pójdziemy do kina. Mówię to specjalnie takim trochę emocjonalnym tonem, bo oczywiście można to powiedzieć na wiele sposobów. Na przykład: może dzisiaj pójdziemy do kina, albo może dzisiaj pójdziemy do kina, albo może dzisiaj pójdziemy do kina. I każdy z tych komunikatów oczywiście ma zupełnie inny wydźwięk. Ale przyjrzyjmy się tej sytuacji, temu prostemu komunikatowi, poprzez pryzmat takiej struktury, która się nazywa okno Wontuna. Wontun to jest psycholog niemiecki, który przyglądał się bardzo uważnie temu, w jaki sposób ludzie wzajemnie doprowadzają do tego, że się rozumieją albo też się rozjeżdżają. Okno Wontuna ma 4 ramy. Pierwsza rama jest oczywista dla większości ludzi skoncentrowanych na faktach. To jest po prostu rama, to jest strona informacji. Każdy komunikat ma w sobie prosty, informacyjny komunikat. Na przykład: chodźmy dzisiaj do kina. Po prostu, on mówi. To jest taka możliwość, że możemy iść do kina. Druga rama, okno kwadratowe, druga rama to jest rama komunikatu o sobie. Co to może znaczyć, to chodźmy do kina? Na przykład: chciałabym, żebyśmy przeżyli razem coś przyjemnego. Nudzę się. Czy już dojrzeliśmy do tego, żeby pójść razem do kina? Chciałabym spędzić z Tobą trochę czasu. Jestem zainteresowana akurat konkretnie tym filmem. Jestem kinomanką. Tą ramą jest komunikat o sobie, o swoich potrzebach, o swoich emocjach. No i w tym prostym zdaniu możemy wysłuchać pewnego rodzaju informacje o tym, czego potrzebuję, i oczywiście zależy mi na tym, żebyś ty to usłyszał, czy usłyszała. Trzecia rama to jest rama mówiąca o relacji. Wyobraźmy sobie, że para zastanawia się nad tym, nad różnymi wariantami rozwiązania jakiegoś problemu, rozmawiają o tym, rozmawiają i na koniec on stwierdza znudzony: no dobra, to idźmy do kina. Co w zasadzie oznacza: nie możemy się dogadać. Oczywiście kontekst jest tutaj kluczowy, ale prawie żaden komunikat nie występuje poza kontekstem. To może być również informacja: chodźmy dzisiaj do kina, spędźmy razem trochę czasu, poprzytulajmy się w ciemnościach. To może być kawałek flirtu i informacja o tym, że flirt dojrzewa do kolejnego etapu. I tu oczywiście ten kontekst też jest kluczowy. Czwarta rama to jest apel, to jest prośba, to jest konkretna potrzeba zaadresowana do tej drugiej osoby z takim kontekstem: zaspokój moją potrzebę. A więc ktoś może powiedzieć: chodźmy dziś do kina, co oznacza: zaspokój moją potrzebę na przykład rozrywki kulturalnej. To może mieć charakter żądania, ale to może mieć też charakter po prostu prośby. Kiedy ktoś chce odpowiedzieć na tak sformułowany komunikat, to zwykle zwraca uwagę na jakiś jeden bądź dwa aspekty tego komunikatu. Te cztery ramy tworzą okno, przez które przepływa cały strumień informacji. Często sama osoba, która coś mówi, po prostu nie do końca umie nazwać swoje intencje. One niejako z niej wypływają. Druga osoba, szczególnie kiedy jest empatyczna, może te intencje odczytać. Ale kiedy jest w tym momencie skoncentrowana na sobie, albo wydaje jej się, że jej sposób odbierania informacji jest w zasadzie jedyną możliwością,
Słyszy to tym uchem, jak mówi Wątun, czy tą ramą, czy to się ślizga po tej ramie, która akurat dla tej osoby jest kluczowa. Czyli mamy taki dialog. Chodźmy dzisiaj do kina. A na jaki film? Jedna osoba mówi o relacji, druga osoba mówi rzeczowo. Przyjmuje rzeczowy aspekt komunikatu. Szczególnie trudna jest taka sytuacja, w której ktoś na przykład mówi o sobie i to jest komunikat o sobie, a druga osoba słyszy w tym apel. A więc ktoś mówi, jestem zmęczony. A druga osoba, nie mogę ci dzisiaj pomóc. Albo rzuca się od razu, żeby pomóc. Albo co mogę dla ciebie zrobić? Ktoś mówi, nic, po prostu jestem zmęczony. On chce być usłyszany ze swoimi uczuciami. A druga osoba słyszy apel. Może być też odwrotna sytuacja. Jedna osoba zgłasza apel i mówi, nie mam siły dzisiaj tego zrobić. A druga osoba mówi, to przykre. Słyszę to jako komunikat o sobie, a nie jako apel. Ja trochę to wyolbrzymiam, ale myślę, że nasze dialogi składają się z mnóstwa prób spotkania się w tym samym aspekcie komunikatu. Można sobie to ułatwić. Można, kiedy widzisz, że coś jest nie tak, że reagujesz na czyjąś prośbę twoim zdaniem jak najbardziej adekwatnie, a on tego nie przyjmuje otwartym sercem. Albo kiedy twoim zdaniem prowadzisz bardzo rzeczową rozmowę, a ktoś cały czas w kółko powtarza to samo. To co to znaczy? To znaczy, że on nie czuje, żebyś ty odebrał ten aspekt jego komunikatu, nie zareagował na tą stronę okna, na której jej zależy, więc on w kółko to samo powtarza. Ta osoba, która mówiła, że będzie zmęczona, myślę, że będzie to powtarzała jeszcze wielokrotnie w różnych sytuacjach. Wtedy warto zrobić stop klatkę. Można sobie wyobrazić, można sobie spojrzeć na okno. Można sobie wyobrazić, że to ma te cztery ramy i zadać pytanie. Czy on po prostu mówi o sobie, czy ona? Czy on mówi o nas, o czymś w naszej relacji? Czy on po prostu chce powiedzieć coś rzeczowego? Czy może zgłasza jakąś prośbę, mówiąc to? A jeżeli nie wiesz, to jeszcze można się upewnić i sprawdzić, czy ty chcesz mi to po prostu powiedzieć, czy ty chcesz, żebym coś zrobiła. Czy może ty potrzebujesz porozmawiać w tym momencie o naszej relacji, o tym, co się dzieje między nami. I myślę, że z samego tego pytania zwykle rodzi się bardzo ciekawy dialog. Od wielu lat w grupie TROP prowadzimy treningi interpersonalne. To są takie spotkania, gdzie ludzie rozmawiają o swoich potrzebach, o swoich emocjach, rozmawiają o swoim rozwoju i uczą się, w jaki sposób adekwatnie ze swoją i cudzą satysfakcją reagować na to, co do nich płynie od innych ludzi. Gdybyście chcieli wiedzieć więcej o tej formie szkolenia, o treningu interpersonalnym, to zapraszam serdecznie do wysłuchania podcastu, który nagraliśmy razem z Izą Marczak, a także podcastu, który nagrał Jacek Jakubowski. Oba znajdują się na stronie www.grupatrop.pl i tam będziecie mogli dowiedzieć się więcej. Ja tylko chciałam powiedzieć, że to jest kwestia treningu. Można nauczyć się prawidłowego odczytywania intencji i można nauczyć się również sprawdzania, czy moje intuicje w tej sprawie są adekwatne. To samo z siebie daje bardzo dużą satysfakcję i poczucie zbliżenia zarówno do siebie, jak i do innych. A w końcu o to chodzi w dialogu. Chodzi o to, żeby ludzie mogli czerpać prawdziwą satysfakcję z tego, że nawzajem czują się zrozumiani i że nawzajem się ubogacają tym, co się między nimi dzieje. Trening interpersonalny jest znakomitą formą, żeby tego i doświadczyć, i również nauczyć się trochę od takiej strony technicznej. No, ale to jest trening. Takie umiejętności trzeba trenować. Ja mam nadzieję, że zaczniecie dzisiaj. I mam nadzieję, że skorzystacie też z różnych form działań grupowych. Ponieważ wiecie, miłości
bliskości, dobrego dialogu. Nie można się nauczyć w samotności. Dorota Jakubowska, Grupa Trop. Zapraszam serdecznie na naszą stronę www.grupatrop.pl i mam nadzieję, że do zobaczenia w różnych formach szkolenia.